każdego projektu brzmi gry korytarzowe super sprawa. I to rzeczywiście jest super sprawa. Dzieci w wieku młodszym mają ogromne potrzeby ruchowe. I gry korytarzowe, które zostały u nas zamontowane w okresie wakacji, cieszą się ogromną popularnością. Mamy dwie tutaj zamontowane na parterze, dwie gry, jedną na górze. I rzeczywiście wtedy, kiedy dzieci tutaj przebywają, jest, jak to się mówi, szkolnym językiem ogromne obłożenie. Ale co ciekawsze, z tych gier korzystają również dorośli. Jak przychodzą odbierać tatusiowie, mamusie, jak przychodzą odbierać dzieciaki, to często można zobaczyć, że skaczą razem ze swoimi maluchami. Także polecam. No więc nasza szkoła prowadzi bardzo, bardzo aktywną współpracę ze społecznością szkolną. Społecznością szkolną szeroko rozumianą. A społeczność szkolna to też jest, to też są nauczyciele. Nauczyciele, którzy poświęcają swój wolny czas, którzy poświęcają swoje umiejętności i zaangażowanie nie tylko w czasie lekcji, ale również w pracę po lekcji. Bo choćby gry korytarzowe, ten projekt został napisany i złożony przez jedną z naszych nauczycielek, którą tam zresztą chyba widać w tle, panią Kamilę Zielińską, wychowawcę zerówki. Ale pani Kamila Zielińska jest jedną z 27 koleżanek, kolegów tutaj z naszej szkoły, fantastycznie pracujących na rzecz dzieci i całego środowiska szkolnego.